Teraz się chodźcie, siadajcie. To może zacznę, bo ja muszę się przygotować psychicznie. Podkład? Tak, proszę. Głośnik, głośnik. نامت الأحلام على جبين المساء، نامت الأحلام على جبين المساء، وغطى السلام أرجائي، فإلى أين المسار؟ إلى أين المسار بين أحلام آمال تطوف بين أرجائي؟ فسلام على السلام، وسلام غطى كل أرجائي، وعادت الروح حبلى بألف كلام، فيا دمعا تناثر فوق الجفون، ويا سلاما غطى العيون، ويا موتا لاحق الأحلام والغصون، غطي غطي بالسلام أيامي، غطي بالسلام أيامي. أيا دمعا يسافر ولا ينتهي، يحاول الكلام ولا يكتفي بالسكوت، ولا يكتفي بالسكوت، ولا يكتفي بالسكوت. يسافر الوقت بين أحلام، يعود ولا ينطفي، يقول كلاما كبيرا وبالحروف يقتفي، فاقطفي من الكلام في يقطفي، وسافري معي إليك، خذيني واعطفي، اعطفي على المتعب الحزين، وغطي العيون والجبين، وقولي ما شئت من الكلام. سلام سلام على كلام غطى الكلام، سلام على تلكم الأيام، سلام على ما قيل، سلام على ما سيقال بين عينيك يقول الكلام أياما، يقول السلام، يقول السلام سلاما، ويوما يعود، يعود بالورود، يعود بالكلام، يعود بالسلام، يعود. Dobry wieczór Państwu. Bianka Kunicka-Chudzikowska, znana, o ile znana, jako pobrudzone szminką, to Małgosia wie. Samotność. Samotność przychodzi wcale nieproszona. Nasłuchuje pod drzwiami każdego szelestu. Bo w ciszy czuje się po stokroć swobodniej. Nie znosi radosnej muzyki ani telefonów. Akceptuje romanse i płaczliwe wiersze. Uwielbia te ze smutnym zakończeniem. Chętnie czyta stare listy i ogląda zdjęcia.
Rozsiada się wtedy wygodnie i czeka, aż obrazy rozpędzą myśli przyspieszające oddech. Podchodzi znienacka i zachłannie całuje. Matczynym gestem przytula do piersi. Obiecuje dozgonną przyjaźń i lojalność. I że nie opuści nigdy, aż do śmierci. Rozciela pościel, wiesza gwiazdy w oknie. Atmosfera się robi naprawdę miłosna. Przylega blisko ciałem, wpatrując źrenice. I czeka na decyzję, czy ma pójść, czy zostać. Przepraszam, nie byłam przygotowana. Trochę zmienna. Wyrwana do tablicy. Wyrwana do tablicy. Sens. Sens burzy duchowość ludzkiego żywota. Zawzięcie niweczy wyjątkowość chwili. Zdmuchuje ulotność niedopowiedzenia. Pragnie dowodów, by się nie pomylić. Nie chce domysłów czy czczych dywagacji. Nie chowa się nigdy pomiędzy wersami. Unika etykiety sztywnej dyplomacji. Kocha pragmatyzm z jego walorami. Gdy coś stanowi, to nie chce podtekstów. Rozpisuje równania aż do obrzydzenia. Liczby, znaki, wyniki to najbardziej lubi. Natychmiast znajduje błędy w obliczeniach. Ma w nosie intuicję czy czyjeś intencje. Potrzebuje logiki, bo ufa jej szczerze. Nienawidzi miłości, zna jej konsekwencje. Wie, że gdy nadejdzie, złoży go w ofierze. Dziękuję bardzo. Następny będzie wierszykiem, a następny wierszyk.